Jeszcze kilkanaście lat temu 500 koni mechanicznych było domeną tych aut z najwyższej półki cenowej. Zapewne pamiętacie czasy, kiedy to pierwsze wysokiej klasy egzotyki, takie jak Lambo Gallardo czy Corvetta lub Viper, dopiero co zaczynały przekraczać próg 500 koni. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci moją propozycję samochodów posiadających więcej niż właśnie 500 koni mechanicznych. Zostawcie również suba na moim vlogowym kanale, linka do niego macie w opisie pod tym filmem, będę go tworzył razem z dziewczyną. Zestawienie zaczynamy od Forda Shelby, który dysponuje mocą większą niż 500 koni mechanicznych, płynących z silnika V8 o pojemności 5,4 litra. Auto takie w Kanadzie można kupić od 35-37 tysięcy dolarów, czyli od 150 tysięcy złotych. W zestawieniu podawać będę ceny bez uwzględnienia opłat. Okej, to auto może nie ma 500 koni mechanicznych, natomiast ma silnik V8 Hemi o pojemności 6,4 litra. Odrobina dopieszczenia i spokojnie wyciągnąć możemy z niego 500 koni. Cena auta oscyluje w granicach 140 tysięcy złotych za granicą i to rekompensuje właśnie te 30 koni mniej. Jeżeli chcecie natomiast zakupić model z 2015 roku, to on będzie miał 485 koni, ale wtedy koszt nie będzie niższy niż 160 tysięcy. Od 2010 roku Nissan w swoje GT-R-y wsadza silnik o mocy 530 koni mechanicznych. W ramach ciekawostki w 2008 roku, czyli podczas debiutu samochodu, auto miało ich 485. Cena auta jak na tak wyglądający czterokołowy pojazd też nie jest nie najgorsza. Za granicą 140, w Polsce około 190-200 tysięcy. To są najtańsze aukcje, jakie mi się udało znaleźć. Cadillaki nie są jakoś mega popularne w Polsce, a szkoda. Warto dodać, że CTS był nawet szybszy niż Ferrari California. Można było to zobaczyć na jednym z odcinków Top Gear. Ta egzotyczna wydajność jest generowana przez 6,2 litra. Jest to doładowany silnik V8, który bazuje na tym z Corvette ZR1. Cena auta? 152 tysiące, plus 1/3 wartości na podatki, na opłaty i mandaty. Kiedyś cena Corvette zabijała samym wyglądem. Teraz można powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych samochodów, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny i mocy, jaką oferuje. Nie zapomnijmy o jego wyglądzie. A jeżeli chodzi o cenę, nowsze modele kosztują mniej więcej 240 tysięcy, starsze około 200. Silnik 7-litrowy V8. Tip ode mnie? Lepiej zainwestujcie w dobre opony. Osoby, które czekały na Camaro, nie zawiodły się. Jest to jedno z moich ulubionych aut tego zestawienia. Powody, by lubić to auto, zdają się nie być ograniczone niczym. 580 koni, 6,2 litra, V8 i cena robiąca dosyć dobrą robotę. Oczywiście można znaleźć bardzo tanie i bardzo dobre egzemplarze. Do zestawienia podaję 170 tysięcy. Są też tańsze, ale i koni mają wtedy mniej. Pamiętacie, jak BMW z roku 2005 nie było wyposażone w żadne turbosprężarki? To były czasy, gdy pod maską sedana znajdowały się 5-litrowe silniki V10 o mocy 500 koni mechanicznych. Od tego czasu M5 stały się bardziej wyrafinowane, dlatego wydaje się, że entuzjaści bardzo chętnie wracają do starych modeli. A ile kosztują? No właśnie, około 120 tysięcy za granicą. Wersja z 2011 roku ma 600 koni, ale i kosztuje o 80% więcej. Jeśli kupno samochodu za 160 tysięcy stanowi dla Ciebie problem, nie oczekuj, że dostaniesz Mercedesa, który będzie miał powyżej 500 koni i będzie autem sportowym. Silnik V8 6.2 dopełnia całości. Głośny, radosny, miażdżąco szybki. Bardzo lubię to auto. Jest to Mercedes C63 AMG. Kolejnym samochodem, o którym często zapominamy, ponieważ został on wycofany z produkcji, jest Viper. Równe 500 koni, które robią robotę. Silnik 8.3 V10 od 0 do setki ma mniej niż 3,8 sekundy. Na eBayu przyzwoite modele kosztują 200 tysięcy złotych, czyli cena podobna do innych aut tego zestawienia. Wybaczcie, że kolejny raz do zestawienia daję auto, które ma mniej niż 500 koni, ale nie mogłem po prostu się oprzeć, by nie pokazać tutaj Chargera. Auto kosztuje 128 tysięcy za podany rocznik oraz 152 za 2015, który ma 485 koni. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie Chargera czy Challengera.
Koniecznie napiszcie, które auto najbardziej Wam się spodobało i które chcielibyście znaleźć w swoim garażu. Zostawcie proszę również suba na moim drugim kanale vlogowym. Linka do niego macie w opisie, a tymczasem ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć!